Moim obiektem badawczym są zarodki myszy we wczesnym okresie rozwoju. W tym najwcześniejszym okresie, kiedy zarodek jeszcze swobodnie wędruje wzdłuż jajowodu do macicy, której się następnie zagnieździ. Interesuje nas, jak powstają te pierwsze komórki, które następnie będą pełniły różną rolę w zarodku, jakie one mają zdolności rozwojowe, czy jeżeli dojdzie do ubytku, jeżeli jakaś komórka obumrze, czy zarodek potrafi tą stratę zrekompensować, jakie mogą zajść zaburzenia rozwojowe i jakie są skutki takich zaburzeń w późniejszym rozwoju. Interesowało nas na przykład, czy zarodek we wczesnym okresie ma zdolności regulacyjne. Czy jeżeli zapłoniona komórka jajowa podzieli się na dwie, to każda z tych komórek, jeśli się je od siebie oddzieli, może wykształcić całkowicie normalny organizm. To okazało się, że te zarodki wykazują olbrzymią plastyczność. Jeden z dwóch zarodków, z dwóch pierwszych komórek, na które dzieli się zygota, może rozwinąć się w całego normalnego osobnika. Plastyczność zarodka badaliśmy również przez agregowanie, zlepianie niejako ze sobą takich dwóch wczesnych zarodków. Czy jeżeli się je ze sobą łączy, to czy one potrafią ulec integracji w jeden system? Okazało się, że one potrafią to zrobić i powstaje najczęściej normalnie zbudowany osobnik, który składa się z komórek wywodzących się z tych obu pierwotnych zarodków. Czyli taki osobnik, który ma właściwie czworo rodziców. Te osobniki chimerowe występują również u ludzi. To, co my eksperymentalnie wywołujemy, to najczęściej zdarza się również spontanicznie w przyrodzie. Rozwój embrionalny to jest mechanizm, który działa wspaniale, ale zdarza się, że się zacina. Powstają najrozmaitsze anomalie i żeby zrozumieć, jakie jest ich podłoże, jak one powstały, czy można jakoś im zapobiec, do tego są właśnie potrzebne takie czasami może dziwnie dla laika wyglądające badania eksperymentalne. Wiele pomysłów naukowych wykluwa się nie przy biurku, nie przy lekturze, ale przy stole laboratoryjnym, kiedy my oglądamy te zarodki, dokonujemy jakichś zabiegów. Wiele doświadczeń pana profesora, obserwacji pana profesora w tej chwili jest wykorzystywanych w całym szeregu prac, które znacznie wykraczają nawet poza badania nad rozwojem. Samo zjawisko uzyskiwania zwierząt chimerowych jest podstawą tych wszystkich doświadczeń, które po pierwsze testują nam pluripotencję komórek, również uzyskiwanie tzw. zwierząt nokautowych. A uzyskiwanie nokautów i generalnie rzecz biorąc zwierząt modyfikowanych genetycznie jest w tej chwili podstawą badań nad tym, jak rozwija się organizm, jak organizm funkcjonuje, jakie są podłoża różnego rodzaju patologii. Profesor Tarkowski postrzegany jest jako twórca tzw. polskiej szkoły embriologii. To, czym profesor Tarkowski w sposób znaczący zapisał się w moim życiu i myślę, że też w życiu moich kolegów, to jest to ciągłe wsparcie, które od niego uzyskiwaliśmy. Ciągła zachęta, też słowa krytyki, ale takiej konstruktywnej krytyki. Wiemy bardzo dużo o zaletach naukowych profesora Tarkowskiego, jego odkryciach, ale myślę, że pewne jego talenty są ciągle ukryte. Między innymi to, że piecze świetny chleb na zakwasie, czym się dosyć szczyci, ale kiedy przynosił go do zakładu, nigdy z tego chleba nie był zadowolony. To, że on dąży ciągle do jakiegoś ideału, doskonałości, to jest też jego bardzo ważna cecha. Myślę, że większe zadowolenie płynie nie z chleba, który nie jest doskonały, ale na przykład ze nalewek, które robi. I tutaj mam przykład, no pusta już jest butelka, mam to mi przykro, wypiliśmy ją. To jest likier kawowy profesorski, nowość, wytwórnia nalewek i likierów na użytek własnej przyjaciół TT i AKT, rok produkcji 2012. O talencie profesora do robienia przepięknych zdjęć bardzo wiele osób wie. Te fotografie zdobią nie tylko Wydział Biologii, ale były pokazywane na wielu wystawach w kraju, a także poza jego granicami. Ta jego ciekawość świata doprowadziła właśnie do tych fundamentalnych odkryć. Pan profesor Tarkowski jest niesamowicie konsekwentny i wierzy w coś. Nie poddaje się, nie przerażają go porażki, walczy i często właśnie po wielu miesiącach różnych niepowodzeń jakieś doświadczenia kończą się sukcesem.